Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lukas, a to jest kolejny odcinek z The Forest, z Multiplayera. Jest dzisiaj ze mną Erwin. Siema. Kuki. Siema. No i Adi. Siema. Dzisiaj ogólnie w planach mamy tutaj dokończenie tej góry. Suszarkę chyba już tutaj Kuki przed chwileczką postawił, czy tam... Tak, stoi, suszarka jest elegancka. Tak więc, jak już mówiłem, skończymy tutaj tą górę. W międzyczasie będziemy odkładać kamyki na płot. A co dalej, to myślę, że wyjdzie w pranie. Tutaj zaprojektowałem altanę Cookiego, tak ją nazwałem. Tu ogólnie powstanie jeszcze druga taka platforma i druga altana. Będę to chciał połączyć mostami, ale to już na pewno nie w tym odcinku. Myślę, że w kolejnym po prostu uda nam się to zrobić. Say what? Powtórz, kurde. To wygląda jak wibrator taki duży. Tak. Altana Cookiego. Zawsze lubię mieć tylko linę i skoczyć z niej. Oczywiście lina na szyję. Dobra. To ja może bym proponował jeszcze na początku samki zrobić, bo samek też nie mamy. No. Są samki, jest... tylko są przewrócone i trzeba je jakoś... A to dlaczego? Przywrócić do porządku. A to ty je tak przewróciłeś? Chyba przewróciły. Najlepiej na nas walić. Tam to się nic nie dzieje. Nie, no bo ostatnio jak przewróciłem Adiemu betoniarkę, to mi kazał odszkodowanie płacić, to ja za sanki mu też policzę. Do tej pory nie zapłaciłeś. O. Wyszedł z gry, słuchajcie, szybciej niż zdążę powiedzieć, daj waj kasę. To już go nie było na serwerze, co nie? Tyle widziałem jego kasy w Constructionie. Dobra, to żeby o, było... O, naprawiłem wózek. Ja właśnie chciałem drugi robić, ty. Ja zbiegam, zbieram kamienie. Jakie są kamienie? To jest drzewo, dziecko. Ja bym proponował, żebyście zrobili ten, ławeczkę na pewno. To jest jak w gridzie. O. Na pewno, Erwin. O. O. Duża stopa. Sanie przyjechały. Ja, no, no. Ale masz farta, bo minęłeś minimalnie sanki. Ogólnie, jeśli wam jest ciągle mało Foresta, to zapraszam was na kanał do Adiego. Tam też prowadzimy równolegle serię właśnie z Foresta do niego na kanale. Tak więc możecie sobie wejść, zobaczyć. Tak, też mam murek z kamieni. No właśnie. Czyli co, jednak altana dzisiaj. Który powstał po odcinku, ale murek z kamieni jest. Ja powiem wam, że z daleka to śmiesznie wygląda, bo nie widzę jeszcze projektu tej altany, co nie? Tylko widzę same te drewno, które już postawiliście. Bo to jest taka kuźwa sprężynka, co nie? Ja zrobię to łóżko, bo mam dwie skóry. A i proponowałbym wam pozbierać skóry królika i zrobić sobie woreczek na patyki i na kamienie. A można prezerwatywy zrobić? Ale to nie jest, ale to nie z królika. Królika. Z jelenia. Zizarda. Dzięki, okay. Anny wywaliło w powietrze. To czerwień to zależy od rozmiaru. A, okej. Okay. Ja bym musiał z niedźwiedzia zrobić. Ja nie wiem, czy zasłania u mnie starczy. Ja się tylko obawiam jednego, że idzie ciemność. Tak, że z myszy będzie za duży. A tylko mi starczy z kaliberka. Koliberka. Zaraz dam kuźwa koliberka. Jeszcze duży będą. Miałeś rację, idzie noc. Zaraz będzie ciemno. Zamknij się. Już nie dołożysz nic więcej. Idę tu odłożyć. To jest raz. A dwa, żebym tutaj może postawił jakieś pochodnie, bo tutaj za fajnie to nie wygląda. Nawet szybko ten płot idzie. Idzie, bo się kamienie cały czas respią. Ja tu tylko wchodzę w kółko, zbieram kamienie i dorzucam. Wow, nie wiem, coś zrobili, ale... Atakują mnie. A ja nie mam, ja mam mało żyćku, panowie. To ja już biegnę do ciebie. No, o, trzech. Ginę. Może się prześpimy. Ej, kanibale.
Dlaczego tak ciemno tu jest? Aha, bo i ciemno jest. To jest noc. A może się mylić. W nocy zawsze jest ciemno. Ale nie w dwóch, pojedynczo. Ja mu jebnę. Proszę. To jest tak, pojedynczo, żeby nikt dwa razy w pierdolę nie dostał. Radio? No jak? Dobra, ten się pali. Dobra, łóżko jest skończone. Spać, panowie, spać. Do namiotu spać. Tu można było w namiocie spać. No ale łóżko Łukasz zrobił, no to już mu dokończyłem, tak? A. Jeszcze jeden. A, już. Szybko, bo idą. Dawaj. Ja jestem przecież od dawna. Od dawna jest, no. To pierwszy. Wow, to żeśmy pospali. Co to za dźwięk? To znaczy, że kanibale tu byli i ten, i nie można spać. Może próbować jeszcze raz. Nie, bo są tu gdzieś, bo ja ich słyszę. Tam jest. Siema, chodź tu. Pa, haja. Ja nie wyjdę, ja nie mam życia w ogóle. To czekaj tam. Weź lekarstwo. Adziu, nie mam zupełnie nic. Pierdolę. Muszę upiec mięso, bo inaczej będzie lipa. Ej, koszyk potrzebny jest. Łukasz, zrób koszyk na kości. Bo robimy te kości, a nie mamy w co odkładać, to bez sensu. Koszyk. Halo, słychać? Nie mogę, przepraszam. Czekaj, nie mogę znaleźć, gdzie ten koszyk jest, kurde. Jest, dobra, mam. Do domku go, albo przed domek. Tu? Zobacz wszystkie potyki, które macie. O Jezus, się ma. Dawajcie potyki, panowie. Dawaj go. Ja wszystkie wyłożyłem. Ja też. Wejdę do domku, bo ja nie mam życia. Ono tutaj, kurde. What? Zregenerowało mi się całe życie. Jakim sposobem? Nie wiem. Pany, patyki potrzebne. Ale mnie wykurwił. Pojedyncze, żeby nikt dwa razy w pierdolu nie dostał. O to chodzi. Come on. A, tu następny jest. Dawaj go. Ale skrali. Ale żeś mi przywalił. Na trzy baty. Sam padł. Stwierdził, że ma dość. Z wrażenia. Tak. O Jezus, ile kości. Tylko potrzebny jest koszyczek. Jest aha, no. Czego wybudować? Ale mogę z tego zbroję zrobić, nie? Mhm. Ze szmatkami. Okej. Okay. Jest ten koszyk, kuźwa? Nie, musimy mieć popatyki. Ej, no ale... Teraz to brakuje tylko dwóch. Odkąd ja wrzuciłem kuźwa patyki, nikt nie dorzucił ani jednego. To za ciule, no. Ale dwa patyki, kuźwa. Ja mam jeden. Mam drugi chyba. Nie, mam trzy, dobra, już idę. Biegnę, chłopcy. Dobra, mamy chłopaki to. Się rzucili na nią. Ja do domku mnie rozwaj czasem. Właśnie naprawiam, ty. Bara dostała. Bo jeszcze ktoś idzie. No nie wierzę. Ale jest, tutaj jest. Ale rzeźnie. To no jest, trochę dzieje się. Oła. Wszyscy?
Ma też 3 patyki? Nie mam. Dobra, idziemy spać może. Zanim ten jest dla słaby. Ognisko się skończyło, trzeba... Ognisko naprawić i dołożyć do pochodni patyka. Ja dorzucę, patrz. Dorzuć no do pieca. Erwin, patyk. Wiesz co to jest? Ale co, do pieca dorzuć ma się. Erwin chciał, żeby się dłużej paliło przy nie spać. Idziemy spać, czy już się nie opłaca? Nie wiem. Idę patyka poszukać. Możemy jak... spróbować, nie wiem. Idziemy spać. To Erwin, chodź. Nie. Patyka poszedłem, no Jezus, już idę. Nie, jestem pierwszy. Już. Ja czwarty. Ja trzeci. Ostatni został. Brakuje kogoś. No mnie, ale ja nie mogę, czemu? Trzymaj Z. A dzień się już dobra. Zrobił tak właściwie. Mamy dzień. Okay. A patyki cztery, dobra. Południe jest, kuźwa. No teraz trzeba będzie, nie wiem czy na tym odcinku damy radę, czy nie, ale że trzeba... Ej, dwa patyki są potrzebne, może ktoś tu dorzuci do tej pochodni dwa patyki? No szukam. Już idę też. Trzeba teraz będzie ten, czekać, żeby nie iść. A z tych małych krzaczków też patyki są, czy nie? Nocy. Tak. Z małych krzaczków zwykle po jednym. Kurwa, jakie daleko miotam tymi kamieniami, ty. Mogę się na olimpiadę jechać. Na rzut przeszczepem? Kamieniem. Gdzieś ty tam wywędrował. Patyki, kamienie. To się świeci już. Tego tutaj dorzucę do pieca. Głodny jestem. Czyli tu jest ten laptop? Co ci laptop? I tu laptop jest, nie wiem czy to jest. To rozwal go i zabierz procesor z niego. Nie rozwalaj. Nie. Wziąłem procesor. Weź, bo tam jest i5. Palcie tych kanibali. Oni chyba się nie palą. Zrobiony mur. Tylko żeby nie przeskoczyli go, to trzeba zrobić podwójny. Bo ten przeskakują czasami. Róbcie dalej projekt. Ja właśnie dorzuciłem 20 patyków. Do tej waszej. Drewno można przyjechać, pozbierać, bo tu leży. No dobrze, to już lecimy. Już idę po ten. Po wózek. Ej, to panowie, ja się zajmę tymi patykami, bo ja mam tą torbę na patyki, że mogę podnosić 20. Sure, okej. Okay. To my robimy drzewa, nie? Łukasz? Już idę, tylko właśnie muszę to zaprojektować. Co musisz zaprojektować? Już zaprojektować. Ołwinek? No? Pizną cię. To było kasku brać, a nie. Kaka kaskę? No. Widzisz, Adziu? Bez kaka kasku nie wchodzi się do lasu. O. Mam wrażenie, że jesteśmy bardziej na plaży. Tak. Bo lasu nie widziałeś. Plaży nie widział, dlatego myśli, że plaża. A, okej. No. Boże, u niego ta plaża wygląda.
ciebie pytanie, a jak tam się będzie wchodzić? Po linie. Wio! Kuźwa kuki. Ja w następnym odcinku postaram się załatwić dynamit, żeby to szybciej szło. To szybciej. To drzewo, rzucasz dynamit pod drzewo i to drzewo... No, tylko wiesz, wtedy w ogóle nie masz tego. Czego? Drzwicy. A, walić drzwicę tam. No, a później rozwalają ci chałupy, nie masz jakiej naprawy, spoko. Bo ten garnek jest tak kuźwo mało wydajny, że to jest masakra. Dobra. A żeś mi przypieprzył drzewem. Tak, dostałeś? Projektowałem. Przeskoczyłem. Miałeś... Jajcowałeś? Miałeś kaka kask? Miałem kaka kask i podskoczyłem, wiesz? Aha. Patek nie ma kaka kasku. Tak, ja nie noszę kaka kasku. Widzisz, nawet się pomylił. Nawet nie jest w stanie wymówić. No wiesz, to jak nie nosi kaka kasku? Nie każdy jest godzien nosić kaka kask. Yep. Ile tu jest tych kamieni, ja cię kręcę. Coś się tu wydziera. Obok. Ale to jak? Ej, dobra, tego drzewa starczy, panowie. Bo musi mnie to teraz tamten. Zatransportować? Mhm. Gdzie są saneczki? A tutaj, dobra. Jezu, ile byście tego naruchali, tego drzewa. Nie ma opierdalania się, nie ma lipy. A ma sosna. O. Coś słyszę. Idą wodą w ogóle, spacerek sobie urządzają. Jak to się kurwa trze, Jezus. No bez kitu, ale to jak? Ale co się drze? No ty nie słyszysz tego, Łukasz, nie ma... Zresztą wiadomo, to jest, nie jest... Może u ciebie się nie drą, ale u nas to... Nie umie być masakra. No bo oni tam nogi moczą. No. Pewnie są na woda, mają pokaleczone i boli. No. To ten, trzeba ten... Przytopić ich trochę, wiesz? Dobra, Erwinek, skłamałem. Tnij to drzewo, jeszcze 60 logów zostało. Bo oni te na pewno mają tą grzybicę napięta i... Tylko najgorsze jest to, że... A widzisz? Stepek grzybicy nie przepuści. No. Tylko wiesz, to jest najgorsze, że oni tutaj przychodzą, moczą mi te nogi z tą grzybicą w tej wodzie, a my potem pijemy tą wodę. Ale mnie wykurwił znowu. Chodź tu. No to Łukasz, na co czekasz? Po skorupę żółwia. Czemu tu mówisz, że się układasz na własnym sejwie lód? No bo ma ludzi, że pije brudną wodę, no to zajebiście poszło u mnie z szukaniem skorupy, to i myślę, że da radę. No, możemy iść zaraz w sumie. To zrobimy, to można było. A bo, znaczy, wiecie co, bo tu się respi cały czas ten garnek w tym ognisku, co nie? To bierzcie garnek, podchodźcie do wody, wtedy możecie nabrać wody w garnek. I ten. I zagotować ją. Cholera, nie wiedziałem, że można wodę w garnku gotować. Jak to się robi? Właśnie. Wchodzę w taki płynek i biorę ten, tak? Łukasz, dlaczego ty pieprzasz kłody, ty? Łuki, jak to jest możliwe? Dlaczego ty podpierdzielasz kłody? Ja okay, buduję... Bo nie mogę nabrać wody, dobra, odlać to na razie. Ja buduję tą altanę Łukiego, or whatever, jak ją nazwałeś. Tak. A ty mi podpieprzasz kłody na jakiś domek? Jak to a to nie, to sobie przyniosłem skądś tam. Kąś. Pewnie z tej kupy, którą Erwinek przygotował. Nie, to było z tej wcześniejszej. Ja oczywiście się śmieję. Żartowałem, wiem gdzie mieszkasz. Serio? To nie jest, nie śmiej się, znam adres. Ja wiem. Już ci podał? A jak? Umawialiśmy się. Chciał mi zaproponować romantyczną kolację. Dziwne, nie można tej wody nabrać w garnek. No bo z grzbicą. No, możesz tylko nabrać tą chyba z tego źródełka, takie co są w lesie, wiesz? Jednej kłady brakuje tej. No ja... Dobra, ja biegnę. Fajne to.
Ciekawe, kiedy te matki przyjdą i tam te córki i tamte sprawy. Tęskno ci za nimi? No. Chodź, Kuki, zobaczymy, jak to wyjdzie. No właśnie patrzam. Czekam, aż zbudujesz. Potrzebne są mi dwa loksy, jakbyście mieli wolne jakieś tam. Nie, nie mamy. Gdzie jest lina? A, trzeba zamontować, ale żeby zamontować, to trzeba iść po linę. Chyba, że ja mam, czekaj. Ze szmatek się robi. A ja nie zrobię, bo ja mam tylko 5 szmatek. Oj, ludziu. A jak ją zamontować? Tak, już ci zamontuję, tylko nie wiem, gdzie to się montuje, z której strony, czy z tej. Tu, dobra, widzę, mam. Tu gdzieś pod B, nie? No, ja mam. Ma ktoś z was linę, czy nie? Ja mam. Zamontuj. I wchodzimy. Trochę wysoko. Ale możesz podskoczyć, jak nie, to cię na plecy wezmę. Fajne to tu jest. Jesteś tu ze mną? No. Okolica, jak się patrzy. I to tu chcesz taką ścieżkę zrobić, góra? Tak, tu chcę zrobić taką tą, właśnie taką ścieżkę i tam na końcu będzie druga altana. Widzę, że Erwin już nieźle drzewa najebał. Ja się nie opierdzielam. Pan jak te drzewo leci, nawet to widać z góry fajnie. No ale nie widać u mnie na przykład drzewa. Druga leży, może dlatego, że mam słabą tą. A gdzie jest mały, ty? Czekaj, a gdzie tu się ustawia odległość? A Adi wygląda jak mają metr 40 teraz. Oj tam. No. Czujesz, że Erwin zaraz znowu mi z drzewa wyjebie? Texture. Łukasz, ty widziałeś z góry drzewo, które leżało? No nie, a co się stało? Nie, bo tak się zacząłem zastanawiać. Ja tam w ogóle zrobił coś takiego. O. A wracając do wzrostu, to nie, ci co mają 1,50 m, to mają przerąbane, nie? No, bo ich każdy związek jest na odległość. Jak to? Zajebał tego. Tak było dobre. Czarny humor. Co za kurwa ty. Nie wierzę w gościa. No Łukasz, nie spodziewałem się tego. Aha, czekajcie, bo trzeba jakiś projekt zrobić czegoś, nie? Kuźwa, tam... jest projekt domku, jeszcze ci mało? Gdzie ty tą altankę znalazłeś? To jest gazebo, się nazywa. A w której na zakładce jest? Ja już ci mówię. Custom building. Tam, gdzie się schody buduje. Tam, gdzie platforma jest. I ty ją maksymalną zbudowałeś? No. Najgorsze jest to, że nie wiem, czy teraz to prosto buduje, wiesz? Ty zobacz, Kuki, czy taka wysokość, czy niższa, czy wyższa, bo ja tak z dołu nie widzę. Ale ja nie widzę, dopóki nie zaakceptujesz. Policz sobie przęsła, ty. Myślisz, że za wysoko będzie? Dobra, dopasujemy, ty. 27 tylko, dobra. A co powiesz na to? Help me! Czekaj, bo nie widzę jeszcze. Erwinek, gdzie jesteś? A koło was. No. Co was tu tutaj się zabrało? Zobacz, mordo, zobacz. Nie stawiaj tu na razie. No, czekaj, tu? Widzę. Tu czy dalej gdzieś? Chciałem na końcu, ale jak chcesz tutaj, to może być, nie ma problemu. Tylko tak, żeby to wejście pasowało, wiesz? Bo tu chodzi o to, żeby to wyjście no, musi być... Dobra, to zrobię tak jak chciałeś, na końcu. A tu ewentualnie jeszcze jedną platformę postawię. Nie, to... nie trzeba chyba. Może trzeba, bo ten most wtedy będzie tak zwisał, wiesz? Jak jajo po stosunku. Pierdolę, ty jaki ładny stawi dzisiaj rzucam. No pierdolę, jak pojebany ty. Ja nie mam pytań. Ale tak jest, zobaczysz. Jajo po stosunku, to wiedziałem jak zwisa, ale spokojnie. Ale most w deforestie nie bardzo. No.
Chyba się zmieściłem idealnie. No proszę się. Beautiful. A gdzie jest wyjście z tego? Z gazebo tutaj? Tu, na rogu. Na tym rogu? Tak. No to spoko, to idealnie. Jezu, czemu ja jestem taki głodny, spragniony i w ogóle do dupy? Bo się źle odżywiasz. Idę coś zeżrzeć. No nie wytrzymam normalnie. Nie, co? No. Ale oni drą te mordy. No, strasznie. Elwinek, stój! Stój! O kurwa, ile on tego drzewa daje, bo... Ja byłem teraz ty, w suszarni, a tam krakowska wisi. Elwinek, chodź, pomóż mi to tam zanosić. Zawozić. A można zrobić sobie pociąg z tych wózków? Taki ciu-ciu. Chyba nie. Połączyć wagoniki? Ty czemu pociąg taki ciu-ciu mi się kojarzy z Admenem? Nie wiem, może trzeba iść do niego. Ciu-ciu. Tak, na pewno, kurwa. Nie, ale on coś odwala z takim właśnie. Teraz kurwa, nie pamiętam. Łuki, jadę tam wózkiem. Dobra. O, zejście do kanionu. Tam też pójdziemy w jakimś odcinku. Ja to jestem za tym, żeby te altanki dzisiaj połączyć. Chyba, że masz bardzo dużo odcinka już. 26 minut. 26? Mhm. Tak? Tak. Łuki, nie słyszycie. 26, no. Okej. Okay. A ile planujesz? No. Zobaczymy, jak wyjdzie. No to na luzie chyba skończymy, co? Jee, mi tu coś wyjebało. Ale ty nie bierz wózka, tylko bierz kłady. Dobra. Ale nie musisz we mnie wchodzić. Sobie zawsze robię. Dobra, jeszcze 3 są potrzebne. Chodziu, potrzebujemy 40 patyków. 60 nawet. Do sekundy będę. Ja już ten robię. Albo nie. Okej, jak winek mam fulla, nie przynoś tutaj, zostaw tam, gdzie leży ty. My tam podjedziemy już. Już zrobiłeś to? A, brakuje. No, daj 3. Okej. Z ziemi budujesz? No, o widzisz? Ale nie zwisa. No bo jest ten, po stosunku. Bo jest mała odległość. A jakby była duża, to ci gwarantuję, że opadłoby. A czy ten, możemy tak na próbę po prostu zrobić, wybudujemy tą drugą altanę i pociągnę i zobaczymy, czy ten, czy będą zwisać, czy będzie zwisać, czy nie. A, bo to się z ziemi kładzie. A ty nie ma jakiejś siły robotniczej, która tam wchodzi i w ogóle cokolwiek rzuca? Nie. No, tak działa. Ja tak biorę, zarzucam, no i ten, to się tak montuje. Okej, 145 logów i 52 patyki. Patyki za chwilę będą. No ja myślę. Ale tu będzie twierdza, ja cię kręcę. Wózek mi się wypieprzył. Nie, mniej tych logów, tu potrzebuję mniej zdecydowanie. Bo to pokazuje mi razem z tą kładką. Co ty robisz, Erwin? Co ty sikasz? Ławkę chcę zbudować. Myślałem, że ja tu sikasz pod tym drzewem. On chce zbudować? Ławkę. Ja tam dałem projekt ławki pod samym domkiem. Ale on chce tu w lesie sobie postawić. A żeby energię odzyskiwać. Tak, żeby przycupnąć na chwilę. Tak. Łukasz, ładuj. Gdzie jesteś? Tu. Gdzie była ta ławka? Już ci mówię. Teraz ci nie powiem. Czekaj, zaraz ci powiem, tylko muszę odłożyć te dwie kłody. Drewno. Dobra, już mam. Masz? Dobra. Ulu chyba. Masz, doładuj. Kurde, trzeba
wywalić te wszystkie pnie, które tutaj rosną, bo się zatrzymuje te leonie. A nie jest tak, że po update'cie po prostu te drzewa się zrespią, czy tak już nie jest? Zależy jaki update. Czasami się respią, czasami nie. Aha. Podobno jest jakaś komenda do wpisania w menu, żeby się zrespiły. Słyszałem coś. Ale coś tu kuki kuźwo zapadkowo? No właśnie o to chodzi. Od dupy strony wjechałem, wiesz? Idzie. Ile mogę mieć patyków? 10? Tak, 10. Chyba że zrobisz sobie torbę, będziesz mógł mieć 20. Ja idę z patykami. 10. Tu już nie brakuje patyków. Nie brakuje. Dobra, jeszcze 8. No, prawie nie. Bo ja mogę 20 nosić, dlatego wiesz, o tak. Aha, no ja to spoko. A gdzie pomożesz nam? No, przecież patyki cały czas zbieram i kamienie. Patyki zbiera. Okej. Wiem, że się byłem okay. Wcześniej trochę posadzonki. Mam tam kilka sadzonek. Mięso zaraz muszę w ogóle powiesić na szorkę. Ten wyjebał pół lasu. Erwin taki rzeźnik, kurde, on doj. Rzeźnik? No. A patyków już nie potrzeba. Jakbyś zapytał Erwinka, co najbardziej lubi ze świni, to by ci powiedział, że rozbrajanie, nie? Rzeźnik pełną parą, nie? Idzie kolejna noc. Ale te zachody są tutaj ładne, tak słoneczko fajnie daje. Jedź z wózkiem. Wow. Ale jest za ciemno, nie zajadę. Mięso jest stawienia graficzne na original. A możemy się przespać, czy nie? Możemy. To chodź. Nie możemy, połowa nocy jest. Ja mam 3/4. 3/4, przepraszam. Przestawiony mamy ten tryb z, jak tam. Porównanie do tego co wtedy. O. A dalej nie wybudowaliście tej ławeczki przy domku? Reale? Erwin, gdzie ty jesteś, bo... Co? Gdzie ty jesteś, Erwin? A gdzie jest żwica? Jak mogę sprawdzić ile jej mam? To musisz podejść do wiaderka i zebrać. Nie, ale to mówisz w ekwipunku, tak? Tak. To i jak masz tą szmatkę po środku, to po prawej stronie nad bołzami. Jest trisap. Taka plama brązowa. Idą kanibale. Prawy górny ruch tej szmatki, na której kraftujesz. Jeszcze raz. Dwóch. Bo ona jest podobno z nim. Może jest... Ona jest z Erwinem. A ona była z nim, teraz już nie jest. O, pięknie. Pięknie poszło do bliska. Idealnie. Ogrzejcie się. Ach, ta spływająca woda. O
Rynki nie chcę i tej też. Nie chcę. Dobra. A co zjeść? Co, można już spać? No jeszcze trochę. Kurde. Bo wiesz, że jałka się kończy. Jak? Przecież... Wysiłem przed chwilą pełną mięsa na strzelkę. No chyba kpisz. Ja se zupgrade'uję. No dobra, okej, okay, masz rację. Bo nie wszystko jest jeszcze gotowe. Łukasz. Już, już. Nie wiem kto robił drzwi, ale to było głupie, bo zamknięcie jest od zewnątrz. No bo to jest teoretycznie, wiesz, no wychodzisz z domu, zamykasz drzwi, tak? To jest właśnie dobra rozkmina w tym deforestie, nie? Czy to zamknięcie powinno być na zewnątrz, czy wewnątrz? Potrzebne są dwa loksy, pany. Dobra, ja tam pobiegnę. Ptaszka upolowałem. Czemu mi nie działa zapalniczka? Działa, dobra. Nie, panny, mamy kolegę. Ptaszka da się powiesić? Tak, co czy nie, bo to jest chyba mniejsze mięso i ono jest tylko na ogniska. Sam jak z wiewiórek. Gdzie kolega jest? Już śpi. No ja. Nie ma żadnego loksa, kurde. A tu są dwa, dobra, mam już. Drugi koszyk na... Zdajmy się przy to. Biegnę z loksami. Tu dwa loksy są potrzebne tam do... Ale czy ty cały mój zrobiłeś? Cały. Tak. Tam koło rzeki trochę brakowało, a nie wiem czy tam rzeczywiście. Daj Łukasz ten dwa loksy, żeby tu ławkę zrobić. Już, już. Jestem tak zmachany, że... A teraz usiądę w końcu, o, elegancko. No hej. Siema. Widzisz co ja mam? Jak siedziałeś koło mnie, odpaliłem zapalniczkę, żeby tak romantycznie było nam. No, okej. Okay. Widzisz ci coś? I tak nie poruchasz. Nie poruchasz sobie, bracie. Ej, macie coś do picia, bo ja mam, że tak powiem, ubogo, a... Adziu, jak coś komuś przekazać? Na tacy. Kraftujesz tackę z... Tym, co chcesz przekazać. Jak się tackę kraftuje? Hello. Klikasz tackę na tackę masz zrobioną z samolotu. Powinieneś mieć w prawym tam górnym rogu, bodajże tam na górze gdzieś on jest. Nie, nie mam. O lipa, musisz iść do samolotu. A ja ci mogę ją wyrzucić, czy nie? Chyba nie. To niedobrze, bo ja zaraz umrę. Ile masz już odcinka? 38. O. Gdzie Elwin? Ej, ej, można iść spać. Mówisz, że spać idziemy. Oj, nie idziemy. Chyba nie damy rady. Co ty lubisz od tyłu? Dobra, ja mogę. Dawaj go, dawaj go, patrz. O nie. Przestań mnie tierać, ty. Gdzie my patrzy? Nie możemy. Ej, Adi, masz może jakąś tą mirindę? Teraz spojrzę. To mam. Połza też możesz wypić przecież. To w buteleczkach. Aha, no to spoko, dobra, ale nie muszę. Idziemy spać, panowie. No, ja jestem już. Ja też. Dobra, to skończymy tą altanę, to już chyba dużo nie zostało. Nie zostało tego jeszcze. Nie widzę, kurde. Ile jeszcze? 63 loksy. To w sumie dużo. Gdzie tam w domku jest jeszcze? Tak? Tam jest narąbane jeszcze.
No to machniemy tą altanę i kończymy ten odcinek. Zrobimy projekt połączenia między nimi. Trzeba to drzewo gdzieś tu w okolicy ciąć. A tak jeszcze z 20 minut nam pewnie zejdzie, nie? Na ten odcinek. Nie wydaje mi się. 10 maksymalnie. 78 loksów potrzeba. To nie ma sensu. Ja usunąłem ten pomost, żeby się wyświetliła poprawna ilość. Ale na pomoście już dodałem, tam 3 były, ale chyba dodane drzewa. 2 były i zabrałem. Aha, no to spoko. Gdzie są 78. Sami? 60. Nie, 54. Tu gdzieś ci pokażę. A, właśnie na domku. A sanie są gdzie? Ja już mam jedne sanki. Lecę, gdzieś tam Erwin, ty masz drewno, tak? No, tu jest tego dosyć dużo. Łukasz, poważnie, ty nie mogłeś polecieć do domu z tym drewnem, tylko leciałeś za mną za sankami? Jak już byłeś pod samym domkiem? Nie, nie byłem pod samym. Jak nie? Był prawie domek już. To za łeb. Słuchaj. Ja jadę. Ja budowniczy. Rozładować proszę. Dobra, to mogę. Nie mogę budować. Tylko jak będziecie ostatnie stawiać, to uważajcie, żeby ci przypadkiem się kuźwa gdzieś w środku nie zamknęli. No, to masakra, nie? Jeszcze 40. Kawał, nie pnij tam już, ej. To ja jedno, ja jestem przy samolocie. A, okej, okay, przepraszam w takim razie. Chyba, że ja zbuduję jeszcze jedne te staneczki. Zanim zbierzesz patyki, to... Nie chcesz, ale... Nie, to drzewo za chwilę i tak tam będziemy ten cieli przy tym. Tu już chyba wszystko, nie? Wienek tu dalej nie ciął. No nie widzę nic, żeby coś jeszcze leżało. No nie, wszystko. To jednak trzeba więcej drzewa. No ale no to tam, z drugiej strony tej altany zrobimy. Będzie bliżej do noszenia, nie? Pewnie. Wionum. No tu coś jeszcze leży, patrz, jeden. Mamy jaskinię zaraz. Drugi. Bierz. Ciekawe, czy to mogę z tej strony wybudować. Nie. Próbowałem. Tak, nie da się. Idź zetnij ze trzy drzewa, co? Dobra, ja zetnę. Ma ktoś ten może linę? Kółki miał, ale wykorzystał. Też ma taką. Au. Leci drzewo. Jak ci się udało tak szybko ściąć? Co? Ja wiesz, tutaj w ruchaniu drzewa to szybki jest. Okej, okay, nie wnikam. Tylko dziurek? Tylko teraz mam problem, żeby trafić w dziurkę. To coś przykro nam. Dobra.
coś tak małego. Ja doszedłem do kontenerów. Patrz, widzisz, Łukasz, patrz, my ciężko pracujemy. A on chodzi po kontenerach. Tak. Zbieram kuźwa surowce. I bajki to wiesz. Brakuje 14. Tu mam 2. Tu są 4 mam. Tu 6, 14 brakuje. To jeszcze 10, bo tu mam 2. Bo tu mam 4. To tu zetnę jedno. Ja zetnę drugie. Kurde, nie mam zegarka, bo on zrobił bomby. Powiem durno. A jak się bomby robi? Procesor, zegarek, moneta i bows. I co? Ta wódka. Ta wódka. Alkohol. To ci powiem, Madziu, że u ciebie na serii mam wciul. Nie ścinaj już, bo ja jeszcze jedno ze zetnę i będę mieć dobrze. Okej. Okay. U ciebie na sewie mam tych procesorów, więc... Procesorów możesz mieć tylko 3, więc wiesz. Chłoniami robisz. U mnie na sewie i tak mamy coś ciekawego. Po ostatnim odcinku. Zaczynamy nie ostatnim, już w sumie już przedostatnim. Bo się kiera, to tam wiesz. Ogólnie to coś od jednego dało. Przecież Łukasz wrzuci to szybciej niż ty. A Łukasz, u ciebie kiedy odcinek? Dzisiaj go wrzucę, albo jutro. No to faktycznie. A u mnie Forest dopiero... Dzisiaj może nie, no jutro go wrzucę, tak żeby na niedzielę był. U mnie Forest chyba w środę jest. Tak. Tak, bo w środę był Far Cry, zamiast Far Cry jest The Forest. Prawie to samo. Przerzuciłem ci przez płot, wiesz? Ile jeszcze brakuje, Kuki? Już wszystko. Już jest? Ready? No. No to ekstra. I teraz patrz, jak zrobisz sobie ten most zwodzony projekt. Brakuje mi szmatek. A jak się robi most zwodzony? Już ci mówię. A mam. Ciągniesz? No. To ciągnij. A no nie. Nawet dobrze ci powiem. Ładnie to wygląda. No. Podoba mi się. Jeszcze tu pociągniemy, co? Od razu, no. Tylko nie wiem, dlaczego nie mogę z dołu budować. Chłopaki. What the fuck? Co powiecie? Idę. Mhm. Nie idę. Ja nie mogę tutaj drzewa złożyć. No co ty? Ale lipa. Czy ktoś to widział? O, walizek mam w ciur. Nie będą szmatki zajebioza. No nie można ty. Kuki, coś popsułeś coś. Ale nie, no tu mogę, dobra, tu mogę. No to tak. Tu, ej, Magdo, tu się chyba da. Tu się da, jak się podskoczy.
Słyszysz? No właśnie próbuję, ale nie widzę. Tu bliżej mnie, tu. Kurde, na pra... O, flary, myślałem, że dynamit. Ile tam potrzeba? 51. A, no to naprawili ja nie tego baga, że teraz nie można jednym uderzeniem otworzyć kilku walizek, które leżą obok siebie. Jak nie, ja się otworzyłem dwie. Dobra, tak bym ja bym. Ale nie możesz tak machnąć. Powoli skończyć w bok. Your choice. Mamy już 50 minut prawie. Kuki, gdzie ty jesteś? Rąbę drewo. No weź tylko tą kłodę, spróbuj ją tam położyć, czy ci się uda, bo ja nie umiem. Ja postawię tutaj znacznik, bo tu są namioty i tu cały czas będą rozpić skrzyni. Udało ci się? No jest 1 na 51. Aha, no to spoko. No, czyli ty będziesz podskakiwał i układał, my ci będziemy w następnym odcinku donosić. O, nie w donosiciela bawić? Znalazłem. No. Jaki statek? Panowie, kończymy odcinek. Taki, co pływa, ten taki żaglowiec. Aha. To nie jest raczej ciężko go znaleźć. Ja, jak to nie? On zawsze jest za tą górką. A cicho bądź. Okej, okay, dobra, to chyba byłoby na tyle w tym odcinku. Your choice. Do czego potrzeba mam jeszcze 5 patyków? Skąd ja mogę wiedzieć? A jest żywica? A gdzie jest żywica? Na dobę mam wrażenie, że około 20, 21 jednostek żywicy się zbiera. Ja mam 57 jej jednostek. 5 patyków potrzeba na drugie pudełko. Koszyk. Tym. Koszyk, tak. To już jest full. Kurde, te ogródki są coś zbagowane. Ale dobra, będziemy tu kombinować później. Ja odwieszę całe mięso. Trochę go teraz nazbierałem. Kuki, jak myślisz, zrobić tutaj takie przejście, czy nie? Jeszcze raz? Bo tu bym ten płot dalej pociągnął, ale nie wiem, czy tu czasem takiego przejścia małego nie zrobić, o. Rekiny można ciągnąć, to dużo takie. No można. Tylko nie wiem, coś ostatnio było zbagowane i nie mogłem mięsa z niego pobrać, wiesz, Erwin? A ja pobrałem. Wiesz co? Nie pobrałem głowę. Tu no. Zostawił tylko takie malutkie wejście, co? Czekaj, pokażę ci. Post not responding. Halo, Łukasz, kończymy chyba, bo wiecie. Halo? No ja jestem, no. A czemu wyszedłeś z gry? Jestem w grze. Ale zminimalizowałeś mnie. Nie. Tylko coś zlagowało faktycznie, nie wiem dlaczego. No dobra, kończmy póki nas nie wypieprzy. Dobra. Tak więc moi kochani, dzięki wam za uwagę. Był dzisiaj ze mną Erwin. Trzymajcie się. Kuki. Trzymajcie się, ściany to się nie... No. No. I Adi. No dzięki, na razie, hej. Linki do chłopaków macie oczywiście pod spodem, tak więc wchodźcie, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z The Forest. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!